Ze mną Agnieszka Radwańska, ćwierćfinalistka turnieju WTA w Katowicach. Agnieszko, czy pamiętasz ostatni swój mecz, żebyś tyle musiała punktów finezyjnych, tyle pięknych akcji z jednej i z drugiej strony? Szczerze mówiąc, tutaj faktycznie tego się spodziewałam, bo jednak Francesca z tego właśnie słynie, że jednak solidna gra z tyłu kortu, dużo slice'a, topspina, mieszana gra, także wiedziałam, że jednak będę musiała ten mecz wybiegać i na pewno krótkich wymian nie będzie, także tak właśnie było i faktycznie kilka punktów z mojej strony i tak również z jej było na pewno tutaj godnych uwagi. To był mecz dwóch bardzo inteligentnych tenisistek. Powiedz mi, co ci najbardziej sprawiało trudność w grze z twojej rywalki? Na pewno właśnie ta gra mieszana, jednak dużo slice'a, topspina, raz bardzo mocny serwis, potem troszkę lżej, potem kick, także ciężko było odczytać jej grę, także to chyba mi sprawiło największą trudność. Czy takim decydującym, przełomowym dla ciebie momentem było to przełamanie w pierwszym secie na 4-2 dla Franceski i wtedy chyba sobie powiedziałaś, dosyć żartów, przechodzę do ataku? Tak, dokładnie. To musiałam wrzucić wtedy drugi bieg, bo jednak tutaj robiło się niebezpiecznie. Tym bardziej, że tutaj jednak na hali serwis gra dużą rolę i taki break do tyłu jednak robi dużo. Także bardzo się cieszę, że ten pierwszy set jednak był wygrany, bo różnie to by było w drugim, czy chociażby w trzecim secie, więc a jednak tutaj gra się codziennie, więc dwa sety jak najbardziej mile widziane. Tutaj na pewno dla ciebie dużo emocji związanych było z tym meczem. Właśnie było tych więcej emocji, czy było więcej jednak zmęczenia tym ciągłym bieganiem i tą właściwie wyniszczającą taką grą z obu stron? Myślę, że tutaj te dwa elementy się łączą, tym bardziej, że tutaj na pewno jest nawierzchnia dość klejąca, także jednak czuć w nogach. Prawie 2 godziny grałyśmy mecz, więc jednak dużo rozciągania i masaż na pewno dzisiaj się przyda. Ale tak jak mówię, jednak dobrze, że to były jednak dwa sety.